Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj 29 grudnia. Wy ten film obejrzycie gdzieś na początku nowego roku, ale my mamy dzisiaj końcówkę roku i kończymy sezon wędkarski. No bo to nas w sumie ostatni wypad dzisiaj. No, tak, w tym roku, tak. W tym tak. roku, w tym nie roku. Planujemy. W tym roku. Więcej. Jesteśmy na tym lodzie, który pokrzyżował nam niestety plany związane ze szczupakami. Ze szczupakami na drużynie. Minęło nam 9 terminów. No ale co, no życie. Trzeba się jakoś przystosować, trzeba się nauczyć. I słuchajcie, plan jest dzisiaj naprawdę bardzo prosty. Jesteśmy na małym, leśnym jeziorku. Mamy ze sobą wędki podlodowe, przynęty okoniowe i będziemy latać za okoniem. Jest i świder, siedziska, wędki, kilka otworów próbnych już zrobionych. Na razie nic się nie dzieje, ale to dopiero początek. Jest coś koło godziny 8. Zaczynamy. Tak, zaczynamy. Mamy przed sobą kilka godzin mówienia. Trzymajcie kciuki, ponieważ chcemy skończyć ten rok okoniem. Przytupem. Przynajmniej gdzieś tam koło tych. A i tu szczupaki są. 30 cm są te szczupaki. Może jakiś wyjdzie dzisiaj. Może wyjdzie. Trzymajcie kciuki, no i co? I miłego oglądania. Cześć. Sadził. Zobacz. Ja pierdolę. Chodźcie, coś wam pokażę. Co, w tej samej sekundzie w zasadzie. Dokładnie. Ty krzyknąłeś i ja zacząłem. Tylko ja mam troszkę większego. O, tak to wygląda. Daj mojego bliżej. Dobra. O, ty, takie same są. Identyczne. Są identyczne. Dobra, fajnie. Pierwsze koty za płoty. To czekaj, do kieszeni. Dobra, wypuszczamy. Jeden poszedł i... No, bye bye. Chodźcie, nie chcę iść. No, poszedł. Super. Tak nic. Jest kolejny okoń. O, ale one są napchane. Delikatnie, ostrożnie. O, i wypuszczamy. Super, fajnie. O, zobaczcie, jaki on ma brzuch. Bye bye. Ale garbik. Super. Może się nam dopiero rozkręcają. Jakby takie garby przez cały dzień łowił, to by było fajnie. Ale zobaczcie, trochę chory. Ale co to? Ale mi zimno w ręce. Dobra. Trzymaj się. Poszedł. Super. Dałem szansę przez godzinę blaszką. Wyszedł jeden mikrus. Zmieniamy na balansówkę. Michał co chwila łowi okonie na balansówkę. To my też połowimy. Mam nadzieję, że połowimy. No, patrz go. Ciekawe, czy tam jeszcze jest, bo na dwa razy już brał. No kurde! Jest! No nie, fajny. O, ten już taki nie jest napchany. Wypuszczamy. Chcę tego wypuścić. Ja, o, wypuścimy. Ops! O kurde! Widzieliście kiedyś takie coś? Nie w tą stronę na razie. O, jest! Jest kolejna rybka. No fajnie, tu całe statko jest tego. O i jest. Ładny okoń. Ładne. Ładne 18 cm zdrowego okonia. Kogo co tam masz? Małego, nienajedzonego garbuszka. Dlatego żar. Wypuszczamy, tak. No leć młody, leć. Chyba nie chce, no kurde, nie chce.
No, niżej. Super. Jest! Dwudziestaczek! Jest, właśnie. Co on? Za ogon! Jak to? Machnął ogon. Nie trafił pewnie, biedaczysko. O kurde, ale ryba sobie myślę. Ale maluszek. Jaki akwarium się nadaje. Popatrzcie. Ale już ma cadełko takie. Zobacz, jak mu bebrzu zwisa. No. 25 do 30. A, nie męczył chłopaka, dawaj. No. Ale to samo? Mówię, wołam ciebie, bo mówisz super ekstra ryba. No tak, jak zaczepię szła. No i super. Kolejny mały garbik. To są. Najważniejsze, że są. Bum. Popłynął. A kurde no. Kurde no. Patrzcie no, nie wetnę go no. Cyn, cyn, cyn. Kolejny okuń na pokładzie. Na pokładzie, kurde, na lodzie. Fajnie, że coś się dzieje. O, jest. Są takie, są większe, ale fajnie. O. Ależ one są ciemne, brązowe. Tak, jeszcze śniegu brakowało. Dawno śnieg nie padał. Żeby nie ten śnieg, to nie było by tak biało. O ty! Mamy cały zbiornik dla siebie, no nie ma tu kompletnie nikogo. Zaczęliśmy z tamtej strony, od najpuszczych miejsc. A ile tam, dwa okonie padły? Padły? Może dwa. Potem szliśmy dalej. Tutaj mniej więcej gdzieś ta kartur, tu gdzieś ta rynna, nie? Tak, tu powinno, tak nam się wydaje. Tak nam się wydaje, że gdzieś tu pod nami ta rynna jest. No i w sumie sukcesywnie jakieś tam okonie odławiamy, nie? Tak, tam wypływa źródełko. Tak. Tam kończy swój bieg, jest taki wał. Tak, myślę, że jeszcze z godzinkę... Tam wypływa strumyk zwolna. Dystrumyk płynie zwolna. Dystrumyk płynie zwolna. Co to będzie? Głucho wszędzie. Ale dobra. Widoków to nam musicie zazdrościć. No, powiedzcie, zazdrościcie nam widoków, co? Dzisiaj nie ma słońca. Jest gruba warstwa chmur. Ale dzięki temu biorą. Dokładnie. Tak, ostatnio była lampa i nie brało praktycznie nic. Tak, ale dobra, lecimy dalej. Za to się miło się działo. Tylko widoki były ładne. Zdarzają się i takie gagatki, dziesiątaczki, ale ten przynajmniej wziął porządnie, przy fanzoli już było czuć. No i fajnie. Ja dzisiaj cały dzień katuję balansówkę, Artur na zmianę, ale bardziej blachę. W sumie można powiedzieć, że praktycznie remis. Nie ma dzisiaj faworyta. Też w tym roku nikt nie łowi tutaj jeszcze, tylko my tu łowimy. Nie ma innych otworów, nie ma nawierceń. Nie ma śladów. Były tylko ślady wilka. Widzieliśmy ślady wilka, saren. I teraz tutaj niedaleko jest ślad troplisa. O, tutaj idzie sobie troplisa. Przede mną. Przedreptał jakiś lisek. Jeden, drugi, dwa nawet. Albo to ten sam się kręcił. Jest! Tak, na windę. Kolejny garbusek. Te większe też gdzieś tu są. Na razie nie potrafimy ich zlokalizować.
Artur, co ty, ryby mi zostawiasz? Ale mam dobrego kolegę, no. Rozgrzałem... O! Chciałem powiedzieć, rozgrzałem ci dziurę, ale to głupio zabrzmi. No Michał, no bo konie spod lodu trzeba umieć łowić, no. O, ale, ale duży. No, ale kurde, co to jest? Ole, o, koń. Chwilę temu rozmawialiśmy o dużych koniach. 25 jak nic, nie? No, ale pięknie, spod lodu po prostu. Rewelacja. Widzisz, coś mówiłem, że o konie to trzeba umieć łowić. Żegnaj, fajnie. A już chciałeś się zwieźć do domu, widzisz? No widzisz. Trzeba walczyć do końca. No dokładnie. Poszedł. Super. Super. No ale jak już taki wyszedł, to chyba stąd trzeba iść. O! Następny! Tak. Mniejszy, ale jest. Ja już chciałem iść stąd. Tego to sobie wpuszczę tutaj. Już nie chce mi się chodzić. Bo możesz powiedzieć, coś takie ładne dziury nawiercił. No to Michał znalazł to miejsce, no. No kurde. Środek jeziora, kępa roślin. Się uparł i owiercił naokoło. O! Następny! A ten jest większy. Co ty gadasz? Ale fajnie. Ciemno, czarno w tym monitorze, nic nie widać. To ja też mam. Do tego to muszę polecieć. Artur. Też masz? O! Daj. Kurde. Pokażmy, kto tu rządzi dzisiaj. No tak, panierkę go, panierkę go. Czekaj, ja nie widzę twojego. A ja daj twojego. Na śnieg. O, cyk. To jest ten mógł zerzeć nawet, no. Jego. No, powiem wam, że zaczęły nam się rozkręcać oksy. No, może to jest te 5 minut. Także warto łowić dalej. Zobacz, jak on tu biegnie. A to ciszej, bo cię usłyszał. Dobra, podbierzemy mu kilka ryb. Jak u niego bierze. Ole, przysadził. To będzie ładniejsze, to będzie ładniejsze. Ależ to jest coś dużego chyba. Joki. To nie ma dużych ryb raczej. Nie no, jakieś muszą być, tak? Ja pierdziele. Joczy kręcę. No to jest o, już. O, czekaj, bo teraz o. To jest to już 30. Tak. To jest. Yeah. Super! Chciałem przekląć. Jest świetnie. Mieliśmy kończyć zabawę, tak? A wpadły jeden prawie 30, drugi ponad 30. Lecimy dalej, one tu są. Nie no, tak być nie może. Michał dowalił teraz do pieca. Powiem ci, że się nie spodziewałem, bo to było pierwsze wpuszczenie tu do dziury, nie? Coś jeszcze śmiałem, że idę ci rybę podebrać. No i podebrałeś. Kolega. Ale ładne, takie brania to kurde. Nie no, ale piękny, kurde. Jakby takie branka były przez cały dzień, ła. Ale wszystkiego mieć nie można. Dobrze, że coś się trafiło fajniejszego. Jest! I znowu ładny. Tak? No o kurde, zobacz. Jezus. No. Balansówki dzisiaj rozwijają bank. Takie coś to ja lubię. Rozbijają bank. Ale mi chlapał jeszcze. No i fajnie. Miazga, super. Chodź tutaj. Szybka operacja. Tak, ale naprawdę głęboko w miarę zażar, nie? No. Co? Taki mój. Tam... No, troszkę mniejszy od twojego, no, nie? Mniejszy. Powiedziałbym, że taki 25. No to dawaj, szybko, biegniemy. Może być tu. Tutaj, do tej? Ja. Trzymaj się. Ale poszedł. Super. Lecimy po kolejnego. Dawaj. Nawet nie chcę pogratulować. Mam nadzieję na kolejnego. No i zobaczcie, jaki ten lód jest gruby. Dwie stówki tu biegają koło siebie i się nic nie dzieje. Ja to nawet 120 teraz po świętach.
To co, balansówkę też mam założyć? Jest, ole, garbus. Jest? Ole. Kurde, Artur. Nie, nie zakładam balansówki jednak. Ale teraz wygląda jakby w tych wiórkach kokosowych się owinął. Zresztą my tu trafiliśmy jakiś ten. No, nie czas po prostu, Michał, wiesz? Czas i zlot. No, dobra. Odhaczony. Ale się rozwal. Wiązał woreczek. Cyk. Ależ. Jest, kurde. Nagrywam w ogóle? Tak fajnie z lotu, to jeszcze nie połowiłem nigdy w życiu. No. Także nie, słuchajcie, nie marnujemy czasu, bo nie może nigdy w życiu, dawno nie połowiłeś. To się za 15 minut skończy. Michał, łowisko zamykają za chwilę. A kto to mówi? Kierownik tego lodowiska? Tak, kierownik tego lodowiska to mówi. Jest. Jest. Kolejny. Mały, bo mały, ale... Ale jest. Ja ci wczoraj mówiłem, chodź tutaj. Nie, wczoraj nie mogliśmy tu przyjść, bo... My wczoraj tu byli? Lód był za cienki. No nie, wczoraj to przecież wiało 40 na godzinę. A nie, my tu kiedy byliśmy? Dwa dni temu, przedwczoraj. Tak? Przedwczoraj, a... Dwa dni temu tu byliśmy, to jeszcze powrót za cienki. Dzisiaj w miarę przyzwoicie, bo jest 2x7. Około 14 cm. Stara warstwa sprzed 2 tygodni i ta ostatnia. No i dobra. Lecimy dalej. No i co? Faz jednego wiercenia i koniec. Jest, jest. Nie? Co to jest? Jest! Ale garbus będzie wielki. Co ty gadasz? A, zaboczek. Kurde. Zobacz ile tego badziewia tam musi być. Dziadostwa. Dziadostwo. Ile tego dziadostwa tam musi być. Nowe soja w lato, tyle nie łowię, co teraz. Kolejny jegomość. Śmigaj mały. Ależ. Branie. Jest. No. Też malutki. No nic, no. Palczaczek, zmastaczek, może i 14-taczek. Michał, pierwsze spuszczenie, jest ryba. Nie zdążyła opaść do dna. Blaszka nie zdążyła do dna opaść. Dobre 19. I jest też najlepsze, że to wszystko jest nagrywane z jednego ujęcia. Mamy chyba gości. Pan parkuje koło ciebie tam. Patrz, konkurencja, widziałeś? Zobacz, patrz. Gdzie? No zobacz, jak łazi, po moim terenie. Masz to jakiś gwałciciel. No to chyba jakiś grzybiarz też. Skąd wiesz? Widziałeś ryj? Jak my wyglądamy z boku. Jak babki takie na wsi, nie? Ale jest zimno, słuchajcie. Nie no, jest -4 i wiatr wieje. Takie porywy są, teraz ucichło na moment. Jest cisza, spokój. Panów mamy. Towarzystwo na lodzie, ale nie wiem, czy widać, chyba nie widać. Ale są panowie. Że w końcu nie jesteśmy sami. Ole, kurde, spiął się. Ale, ten był duży. Ten był większy. Przynęty nie chcę zmieniać, ale... Że blaszkę bym zmienił na cięższą troszkę. Ale po co, skoro biorą na tą, tak? No właśnie, tacy jesteśmy czasami. Biorą, to zmieniasz przynętę, nie wiadomo po co. No dobra. Myślę, że można śmiało go wypuścić do innej dziurki. Trzymaj się. Żarły i zdechły. No właśnie, tak to byście się nie dziwili, że tu po tym ludzie tak zapierdzialiśmy. No ale to wiedzieliśmy, że zaraz to się skończy. No i się potwierdziło, 15, może 20 minut intensywnego żerowania, naprawdę. O, masz, jest.
Jest. Kolejne 15 minut? O, tak, no 15 ponad. Mówię kolejne 15 minut. A. Fajny ryb. Sportowy, o. Zgabnięty. Sportowe, fajne rybki. Naprawdę fajne. Jak to jest, że malutkie leśne jeziorko potrafi tak ładnie zaskoczyć. Odpalić. Fajnie. Fajny dzionek dzisiaj. Od parunastu minut nie wieje. Gdzieś tam słyszymy podmuchy wiatru, ale w lesie. Czyli albo się zmienił wiatr, kierunek. Czekajcie, albo w ogóle jakiś. Zobacz. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Ja tu gadam, dramaturgię robi, a ten łowi. No. No ale to o niczym nie świadczy, bo rzeczywiście się nic nie dzieje. No. Nie no. Mówię, przeszło, jakiś front musiał przejść. Bo wiatr momentalnie ucichł, brało konie. Wiało. Okonie przestały wiać. Wiatr przestał wiać, a okonie przestały brać. Trochę zmarznięci. Miało tu być, kurczę, około 13,1 stopień, a nie minus 5. Ale weź tu się pogody, słuchaj. Ta pogoda w tym roku to w ogóle zawodzi, strasznie. Tak, wy zobaczcie, tak wygląda świder. Nie chcę. Słuchaj, pokaż ten świder, bo bateria nam padła. Tak to wygląda. Tak wygląda świder po tym, jak... Po całym dniu pracy. Tak, tak, tak. Ale to zobaczcie, to Artur dotąd, to ja zrobiłem. A ja do samego dna tym świdrem kładłem. Wkładałem go. A Michał ropy szukał. No i nie znalazłem. Nie znalazł, ale znalazł za to ładne statko koni. Tak, tak. Nawierciłem z super dziury wokół fajnej wyspy i tam mało się pięknych koni. Słuchajcie, dobra, zobaczcie. Tam mamy wyjście. Chwilę przez las. Chwilę. Za mną mamy wodę, za nami mamy wodę. Tu chwilkę przez las idziemy, tam mamy samochód, a to oznacza, że kończymy. Tak, kończymy. Kończymy dzisiejszy odcinek. Fajnie, że z wynikiem. Także ten chryb dzisiaj było. Kilkanaście, więcej niż kilkanaście. Mi się wydaje, że kilkanaście to było z jednej dziury wyleciało. Oczywiście nie wszystkie nagrywaliśmy, bo tych mniejszych nie nagrywaliśmy, szkoda baterii. Ale nagrywaliśmy większość, no i tych ryb to trzeba będzie policzyć, ja może się poświęcę i to policzę pod koniec. Ale tych ryb to było naprawdę sporo. Ręce zmarznięte. Tak, ja w rękawiczkach. Ja bez rękawiczek, bo... Paluszki zmarznięte. Tak. Bolą. 6 godzin na lodzie to jest sporo. Ty, a może konkurs zrobimy? Niech widzowie policzą ryby. Ty, olśnienie. Już ty będziesz liczył, po co będziesz się utrudził, będziesz film montował. To widzowie nam powiedzą, ile było ryb w dzisiejszym odcinku. I pierwsza osoba, która nam poda w komentarzu pod tym filmem, która poda nam dokładną poprawny ilość wynik, liczb. Poprawny wynik, dokładnie. Poprawną ilość liczb. Wiecie, o co chodzi. Pierwsza osoba, która w komentarzu pod tym filmem da nam dokładną, poprawną liczbę złowionych okoni na tym odcinku, otrzyma od nas okulary? Nie wiem, albo taką czapkę, zobaczymy. Albo do wyboru będzie miał, albo taką czapkę, albo okulary od Solana. Coś na pewno nas otrzyma i to coś na pewno się przyda i będzie fajne. Nie będzie to gumka recepturka. Dokładnie. Dobra, także życzymy powodzenia wszystkim biorącym udział w naszym konkursie. Tu będzie liczył się refleks, tak. Tu będzie liczyło się powiadomienie od YouTube, które nie dostawała. Tu trzeba obejrzeć cały film, żeby wiedzieć, o co chodzi. I trzeba obejrzeć cały film, żeby wiedzieć, o co chodzi. A, tu mamy na was mnóstwo haków. Dzięki, że byliście z nami do końca tego filmu, do końca tego roku. No i zapraszamy na kolejne odcinki na kanale AMS Fishing Team. Cześć, do zobaczenia. Ja jeszcze mam coś do powiedzenia i dziękujemy wam za ten pierwszy 1000 subskrybentów na YouTubie, bo to było bardzo ważne. Dziękujemy, że jesteście z nami. To było bardzo przełomowe w tym roku. Mam nadzieję, że przyszły rok przynajmniej przyniesie kilka razy tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. We'll be right back.
piechu nagrywasz tak od spodu, nie? Tu będziemy łowić o konie. Co? Tu będziemy łowić o konie. Nie, tu pstrągi będziemy łowili.